Witam wszystkich ponownie w Surwarium, z tej strony Czaberdach. Znowu mamy mapę szkoła. Już ją widzieliśmy. Ja się w sumie cieszę, że jest to szkoła, ponieważ będzie to dużo, dużo zamkniętych przestrzeni, w których będę mógł się pobawić na moją nową zabawkę, którą chcę wam zaprezentować. Mianowicie jest to toz. Obcięty, krótki, obrzyn. I... mam nadzieję, że... mój facet ma tatuaż na szyi, pająka jakiegoś. Mam nadzieję, że coś mi się uda ugrać tym tozem. A, miałem biec do pomieszczeń, a nie na przyrodę. Ja brakuje zdecydowanie jakiejś delikatnej muzyki w tle. Dobra, to już mogą być nieprzyjemności. Ups. Dobra, zabity. Jeden padł. Oczywiście zostałem trochę szkaranny, ale nic to. Ach, niestety. Niestety poległem. Było dwóch gości. No nic. A dwóch gości to jednak, kurczę, nie przelewka. No to sobie nie poradzi. Jak tam moja drużyna w ogóle... A mamy już dwie baterie. To jest dobra wiadomość. Aj, dobra, poległ nasz. Ale głupota, ja nie mogę. Aj. Głupota niemiłosierna, 2-1. Tu się wyłazi? Tak. Tu i do pomieszczeń. Co, otwartą przestrzenią, no niech będzie. Niech będzie otwarta przestrzeń. Dobra, tu się nasi walczą. Zdecydowanie wygrywam, jeżeli chodzi o ilość baterii posiadanych. Pysznie. Pysznie gość mi wbiegł pod lufę. Oczywiście zostałem zraniony lekko, ale... no nic, trudno się mówi. Czy to jest bateria? Owszem, lecę z baterią w takim razie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł lecieć tak sobie takim korytarzykiem otwartym. Chyba wbije do anomalii. No jakoś tak średnio działa na
na mnie. Lepiej by było nawet powiedzieć, że nie działa na mnie. Więc mogę sobie spokojnie iść złożyć tę baterię do koszyczka. Co sprawi, że będziemy naprawdę do przodu z bateriami. O. Bardzo ładnie. No zawsze trochę punktów więcej, jeżeli chodzi o level, o expa. Gdzie ci goście są w ogóle? To jest zagadka. Czyżbyśmy ich tak przyparli, że nie mają szans nawet na wejście do środka? Pięknie, pięknie, pięknie. 3 do 2. A co na górze słychać? A, misio pysio. O cholery. Misiu pysiu, nie biegaj tak. Musiałem cię ścigać. A to jest zawsze niemiła strata czasu, kiedy muszę ścigać przeciwników, bo nie stoją sobie w miejscu spokojnie. Nasz, okej. Okay. Nasz ogarnie na dole. Ja bym sobie w takim razie jeszcze dół sprawdził. 3 baterii nam brakuje. Znaczy dół, górę raczej. Trzech baterii, gdzie je można znaleźć? To jest interesujące. Dobra, tutaj jest dopiero anomalia. Holender. Dobrze wiedzieć. O. Ukradli nam baterię, tak? Nie, nie, lepiej może nie skakać w taki sposób. No i którędy on chce uciekać z tą baterią? Sorry, ludzie. Sorry, chyba kogoś postrzeliłem. Aj, bzdura z tozem tak wyskakiwać. 4 do 3. Okej, ale walczymy dalej. Tam gość kampi, w coś strzela nawet, wow. A ja mam pytanie, czy ja spotkam kogoś tutaj na drodze? Jesteś, prawie że cię zastrzeliłem, facet. What the fuck, what the fuck? Aj, z tyłu byli. Pudło. Dobrze, chłopie, to swój! Ja już tak jestem ranny. Co zdecydowanie nie jest przyjemnym doświadczeniem. Bardzo ładnie. Fajnie to ogarnia. 5 do 3. Ktoś do mnie strzelał? Dobra,
Zabili gościa. Biedaczysko. Nie miał szans. Nieźle go okrążyłem. Nie spodziewał się mnie tam w ogóle. Wow, 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 wow. Teraz się uspokoić. No niestety, byłem na wykończeniu, więc to szybkie było. O, szkoda. Jeszcze zabił swojego na dodatek. Tak mi się wydaje przynajmniej. W głowę komuś strzelił ze swoich. No ładnie, brakuje nam tylko jednej baterii, która na dodatek nie jest w obozie przeciwnika. Jest gdzieś. Nasi prą do przodu, zostali spuszowani straszliwie przeciwnicy. Więc raczej mamy tutaj wielkie szanse na wygraną. Czy ktoś do mnie strzelał z tyłu? Wow. Mógł. Widzę go. Widziałem go. Jeżeli jeszcze nie poległ, to jest mój. Aj, traf w przejście tylko. Jest mój. Możesz w mordę. Jak można było nie trafić w tego gościa? Marek. 6 do 5. Dobra. O, była totalna głupota. Ojdź. No bywa. Nie zawsze jest się mądrym. A to jest moja zabawa z tozem raptem drugi raz, więc mogę jeszcze tej broni nie... Ogarniać wykońca! Do cholery, znowu ten sam koleś. Prawdopodobnie. Ale został naruszony przeze mnie. Tylko to mnie cieszy. Okej. Dobra, gdzie ten gość się chowa tak straszliwie? Tutaj. Chował się przynajmniej. Ale poległ. Okej. A to dranie. Kto tutaj strzelał do nas? Nikogo nie widać z przeciwników. Ja bym się nie chciał za mocno ruszać. Wolę sobie poczekać, poobserwować. I z zaskoczenia strzelić komuś w plecy. To jest najmilsze. Co można zrobić, albo w twarz. Z zaskoczenia komuś strzelić w twarz jest jeszcze milszym wyczynem niż z zaskoczenia komuś strzelić w plecy. O, gorzej, jeżeli ktoś mi z zaskoczenia strzeli w twarz. O, tam nasz buszuje bardzo mocno, ale ma wrogów z tyłu. Au, 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 au. Dobra, obiegnijmy go. Czyżby zdechł? Zły pomysł.
Mam to za. O, a kto to na górze operuje? Jakiś operator snajperki. Dobra, ja się poruszę w takim razie tym korytarzykiem na drugą stronę. Może kogoś uda mi się spotkać i przedać mu śród zaskoczenia. Zaskoczenia śród w twarz. Czy to było do mnie? To jest największy ból, że ja nie wiem, kiedy ktoś strzela do mnie, a kiedy nie do mnie. O, niestety, przegraliśmy. Wygraliśmy właściwie. Jakie będą statystyki? No, nie najlepiej, szczerze mówiąc. 8 zabitych, 6 śmierci. To nie jest najgorzej. Ja nie jestem jednak w żadnej pierwszej trójce. Dudlik, Friday, Sidr. Nie znam żadnego. Ciężko, żebym ich znał. Dobra, w każdym razie ładnie, ładnie, niezłe statystyki. I znalazłem, wydropowało mi itemy, granaty. Świetnie. Wow. Znakomicie. A, tutaj mam dokładniejsze statystyki. Asysty 2. 2 headshoty. Z zaskoczenia. Jedną baterię znalazłem i 3 pod rząd zabiłem. Celność 17%. Ładnie, fajnie. Ja jestem zadowolony. Nagroda. 110 kasy i co? Czyżby exp? Możliwe. Jestem... O! Levelowałem. Mogę do scavengersów pewnie dołączyć. Świetnie. Jak widzicie, to jest mój dopiero drugi level, a meczy miałem już kilka za sobą, więc leveluję się naprawdę powoli. Przynajmniej z moim skillem. Ale ja jestem generalnie zadowolony. Sprawdzę jeszcze tylko, co tam w inwentarzu nowego. W shopie coś nowego za to mi się zjawiło. Mogę lepszą kurtkę sobie kupić za 2 patyki. Akurat mam 2 patyki, więc taką kurteczkę... nie, ona nie jest lepsza. Dlaczego ona jest... Ona nie jest, jest gorsza, jeżeli chodzi o ochronę przed... Przed czym? Przed kulami. A taką posiadam. Dokładnie. I mam portki, które są, o, lepsze w izolacji i mniej ważą. Fajnie, to by mogło być przyjemne. Tylko czy ja potrzebuję coś takiego? U nas znowu lepsza izolacja. Znowu lepsza izolacja. I mogę takiego toza sobie zakupić. Uhu, to by było sympatyczne, szczerze mówiąc. Taki tozik. Ale ja się wstrzymam, może to mi wydropi się, damage. Jakie są różnice? Takie samo ammo. Takie samo ammo, tyle samo damage'u, taka sama penetracja. Dispersion, czyli rozprysk pewnie? Zmniejszony rozrzut. Większy dystans strzału. I szybciej strzela i więcej waży oczywiście. Ale nie, ja się wstrzymam. To może mi, zostanie mi wydropione, więc olać. I przydałby mi się kontener. Artefakt znaleźć to by było przyjemne, a do tego potrzebuję mieć kontener. Więc tak, kupię. Owszem. I gdzie to się... zakłada. Mam taki kontener, który tutaj trzeba włożyć. Świetnie. I będę mógł sobie znaleźć artefakt w końcu jakiś. Wow, jestem zadowolony w cholerę. Dalej. Mam jeszcze coś takiego jak Uzi, więc w następnym odcinku pokażę wam i sobie przy okazji, jak się bawić Uzi. Mam oczywiście... O, nie mogę do niego kupić amunicji. A to ci jajo.
A to ci jajo. W każdym razie nie mogę Uzi używać, do cholery, więc jeszcze będę się bawił z Tozem. No i dobra ludzie, tyle mojego pieprzenia, więcej już nie będę was męczył. Dzięki za oglądanie. Ja sobie sam już pooglądam, co jest mi dostępne z nowości. I widzimy się w następnym odcinku. Dzięki. Cześć, czołem.